się sprostać życzenia pana przewodniczącego. Staram się krótko. Tematem pracy przez radę organizacja ochrony zdrowia i bezpieczeństwa publicznego zagłębia na przełomie 19 i 20. Ale w zasadzie ten cały artykuł jest wydrukowany. Ja się skupię na pewnych tylko elementach tego, właśnie będę mówił o lekarzach i medycynie zagłębia na prostu. To będzie krótko trwało. Tak sądzę. Z medycyną to my wiemy jak jest. Jest podobnie jak z kolumną wojskową. Idzie najprzód szpica, najważniejsze siły. Dalej idą tabory, a na samym końcu idzie karetka pogotowia ratunkowego, czy też pogotowia wojskowego. Czyli jest na końcu. Tak jest traktowana medycyna również w pewnych publikacjach, jako historycznych szczególnie, jako niezbyt istotny element całej działalności społecznej. Tak to wygląda w moim odczuciu. Ale czy to jest prawda? Może Państwo się z tym nie zgodzą. Chociaż nadrabiane są w ostatnich latach te braki, ponieważ coraz więcej jest publikacji dotyczących, już nie mówię fachowych, ale historycznych związanych z medycyną w ujęciu społecznym. Jest to bardzo istotne, czy ten mikrofon działa, czy nie działa. Tak? Może za głośno. Następny. Ja pominę może te pierwsze przeźrocza, które już tutaj wielokrotnie one sugerowały, że Polska była pod zaborami i my o tym wiemy doskonale, ale to tylko tak dla przypomnienia, że piękna ziemia Polska w wieku XVIII i cały XIX wiek, aż do początku wieku pierwszego dwudziestolecia wieku XX była pod zaborami. Jak to wyglądało, jeżeli chodzi o nasz teren, doskonale Państwo znają, to jest akurat pokazane lekarz siewiecki z pewnymi miejscowościami, między innymi Dołonowiem, Dobrowy nie ma, bo nie było tych parafii wtedy, ale jest Będzi, są Stawice, jest Trzelać i dalej na północ Siewierz, lekarz siewiecki akurat obejmował te tereny. Jak to wyglądało na mapie, to Państwo też doskonale znają. O trójkącie cesarzy już była mowa, więc tutaj nie będę wspominał, tylko chcę przypomnieć, że to jest niedaleko nas, o czym wszyscy doskonale wiemy. Jak to było prezentowane. Również tutaj mieliśmy już tego próbki. To jest jedna z pocztówek z roku 1899, prezentowana zresztą w publikacjach. Oczywiście, że te wszystkie dane dotyczące panowania Cesarstwa Rosyjskiego na naszym terenie są w jakiś sposób sygnowane w pieczęciach, w walucie, w aktach prawnych, tak jak tutaj, a również w paszportach, które były w tym czasie wydawane mieszkającym tutaj Polakom. To jest zdjęcie Straży Granicznej i między innymi również pocztówka, która była jakimś takim protestem umęczonej Polski, którą w jakiś sposób maltretuje rosyjski niedźwiedź, dla którego w tyłowiu korpusie jest herb Rosji. Prowadzona przez zaborcę polityka była antynarodowa, antypolska i antykatolicka. A w przemyśle rozwijającym się były ciężkie warunki życia, o czym wszyscy wiemy, były liczne wypadki, szczególnie w kopalniach, masowe wypadki, pożary, zabawy, a w kutach zatrucia ołowiem i cynkiem, o czym się rzadko mówi. Jest to o tyle ważne, że w publikacjach
medycyn z tamtego okresu, zatrucia cynkiem i ołowiem w ogóle nie były między sobą rozróżniane. Jeden z polskich, a właśnie tak węgierskich lekarzy, pan dr Czajkowski, prezes Towarzystwa Powstałego w Zagłębiu Towarzystwa Lekarskiego Zagłębia Polskiego, napisał całą dezertację dotyczącą rozróżnienia tych dwóch stanów, ponieważ zatrucia cynkiem i ołowiem, czyli cynkowica i ołowica, również spotykane w późniejszych latach, nie były rozróżniane, a uważano, że to jest te same, że to są te same choroby. W każdym razie duże zagrożenie życia, zdrowia i ciężkie warunki pracy były powodem, między innymi jednym z powodów, że tutaj o czym słyszeliśmy już, że organizowało się życie społeczne walczące, w którym ludzie, przedstawiciele tego społeczeństwa starali się w jakiś sposób walczyć o poprawę warunków bytowych z jednej strony, a z drugiej strony o poprawę warunków życia i pracy. W tej sytuacji znaczna część nielicznego, ale wykształconego i patriotycznego usposobionego społeczeństwa tworzyło organizacje polityczne, o czym tu już słyszeliśmy. Powstawały liczne towarzystwa kulturalne i dobroczynne, polskie szkoły, parafie, budowano z wielkim trudem kościoły. Tutaj pan przewodniczący Malikowski przedstawiał taki diagram dotyczący, który informował nas o tym, że w 1906 roku złagodzono przepisy dotyczące rejestracji stowarzyszeń. Jest to prawda, ale to jest tak samo z rejestracją niektórych stowarzyszeń było wówczas, jak i w czasie Polski Ludowej. Też tak było, że owszem, wszystko było na papierze bardzo pięknie, udostępniano możliwości praktykowania religii, wyznania, budowania kościołów i tego, a w praktyce okazywało się, że to w naszym stopniu ograniczone. Tak samo było i z rejestracją stowarzyszeń lekarskich, o czym wspomnę jeszcze później. Jeżeli chodzi o ochronę zdrowia, to organizowano spółki brackie, to tworzono ambulatoria przyzakładowe, powstawały szpitale przyzakładowe przy większych kopalniach i grudach, również powiatowe, tak jak szpital w Będzinie, szpital miejski powstał w Sosnowcu, ale to już były lata 1911, no i wyznaniowe był szpital, powstał szpital w Sosnowcu gminy żydowskiej. Te zorganizowane formy opieki zdrowotnej powstawały i rozwijały się przy budowanych zakładach przemysłowych, kopalniach i grudach, były to zazwyczaj ambulatoria przyzakładowe, a też i później szpitale. Pierwszy z takich zaczątków szpitalnictwa można by poczytać lazaret przy korpusie górniczym w dzielnicy Redy, tutaj w Dąbrowie Górniczej, przy tak zwanych koszarach górniczych liczył on 20 łóżków. W roku 1817 w Królestwie Polskim powstał korpus górniczy i obejmował pracowników kopalń i hut rządowych. Z przynależnością do korpusu wiązały się prawa i obowiązki oraz przywileje, tak jak zwolnienie ze służby wojskowej, zakwaterowanie w domach należących do zarządu górniczego, a także do korzystania z bezpłatnej opieki lekarskiej w szpitalach. Powstała dyrekcja główna górnicza Niesia Sierpierca, a jej dyrektorem był Stanisław Staszec. Trochę na temat historii tego górnictwa trzeba by powiedzieć, ponieważ z nim się związało również rozwój szpitalnictwa przyzakładowego i powstałych ambulatoriów. W 1825 roku dyrekcja została skasowana, a zarząd spraw górniczych przeszedł w ręce Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu w Warszawie.
W latach 833-1842 górnictwo przejął Bank Polski. W następnym roku Wydział Górnictwa przy Komisji Skarbu powstał i ten został przydzielony pod nadzór Departamentu Górnictwa w Petersburgu. Wszystkie kopalnie przeszły w ręce prywatne w roku 1876, a kilka lat później spotkał ten sam los nieczynne wszystkie kopalnie i te, które były nieeksploatowane. Kopalnie i huty Dąbrowy znalazły się w rękach kapitału francusko-włoskiego i rosyjskiego, który doprowadził do modernizacji i przebudowy przejętych zakładów. Warto przy tym może parę słów powiedzieć o Dąbrowie, o jej wielkości, o liczbie mieszkańców i tu trzeba zaznaczyć, że w roku 1860 Stara Dąbrowa, kolonie Reden, Sawery i Huta Bankowa liczyły około 600 mieszkańców, a w 1905 roku w samych zakładach przemysłowych w Dąbrowie zatrudniano około 10 tysięcy robotników. Można powiedzieć, że na przestrzeni paru lat nastąpił wzrost liczebny mieszkańców Dąbrowy. Parę liczb jeszcze na temat ogólnych dotyczących służby zdrowia i tego, co się działo na terenie nie tylko naszy tutaj, ale również i Królestwa Polskiego. Królestwo Polskie pod koniec XIX wieku liczyło ponad 9 milionów ludzi. W tym było tylko 1,5 tysiąca lekarzy. Połowa z tego mieszkała i pracowała w Warszawie. Na terytoriach Polskiego Cesarstwa Rosyjskiego lekarzy brakowało do niego ich wcale. Gubernik Piotrkowski w roku 1881, do której należał również powiat wędziński, było 15 szpitali. Było 82 lekarzy, 190 felczerów, 48 lat. A w powiecie wędzińskim, który powstał 20 lat wcześniej, liczba mieszkańców wynosiła 160 tysięcy. W tym było około 70 tysięcy robotników zatrudnionych w zakładach przemysłowych w Zagłębie. W powiecie wędzińskim 10 lat później było 7 szpitali. Porównajmy sobie te liczby z Królestwem, z Gubernią Piotrkowską, czyli połowy szpitali było na terenie powiatu wędzińskiego, ale lekarzy było wciąż mało. Było tylko 12, było 28 felczerów, 14 akuszerek, 8 matek. Po 3 lekarzy było w Będzinie i Sosnowcu, po 2 w Zawierciu, Dąbrowie i pozostałych miejscowości. Na terenie Zagłębia, kilkanaście lat później, a właściwie około 20 lat później, na terenie Zagłębia było już szpitali 11. Wyjściowo było tylko 5. Lekarzy 52, 20 w Sosnowcu, po 7 w Będzinie i Dąbrowie i w Zawierciu, po 2 w Grodzcu i Niwce. Pozostaje w miejscowościach granicy w Strzemieszycach, Ząbkowicach i Łazach. Poza tym było 75 felczerów, 86 akuszerek, 17 dentystów, 27 matków. Widać, jak następował szybki wzrost tego potencjału nie tylko ludzkiego, ale również liczba mieszkańców w tym czasie powiatu wędzińskiego wynosiła około 400 tysięcy. Może o tyle jest ważne tutaj na przymierzu, pokazałem to struktura wyznaniowa, ponieważ również gminy wyznaniowe poza tworzyły własne punkty pomocy chorym, a także i szpitale. W Sosnowcu powstał taki szpital gminy wyznania mojżeszowego w roku 1912. Dyrektorem tego, założycielem tego szpitala był dr Kerelman. Później w tym samym szpitalu, później, jeżeli Państwo, ktoś z Państwa pamięta Sosnowiec, jeszcze do tej pory przy ulicy Konorada, są budynki tego szpitala,
tam częściowo szpital kolejowy. W chwili otrzymania praw miejskich w 1902 roku Sosnowiec liczył 60 tysięcy mieszkańców. Miał dworzec kolejowy, pocztę, szkolnictwo powszechne i średnie, teatr, szpital, powszechny szpital, kościoły różnych wyznań miały swoje parafie, była kasa bracka, około 300 sklepów, kilkadziesiąt restauracji. O tym donosi pani Maria Panatowicz w swojej pracy. Ale jednocześnie chciałem przypomnieć, że w Sosnowcu było wtedy, w Sosnowcu, nie Zagłębiu, w Sosnowcu było 5 szpitali. Przy zakładach pracy i 20 lekarzy, a w roku 1930 lekarzy było 150. W roku 1872 w Będzinie powstał szpital powiatowy. Wcześniej mieszkańcy naszego regionu mogli korzystać z podobnego szpitala, również powiatowego, ale w Olkuszu. A jak wyglądała sytuacja dotycząca Dąbrowa? Pierwszy lazaret, o którym już wspomniałem, w 1921 roku, jest błąd, powstał właśnie w Dąbrowie. Pierwszy szpital został wybudowany w 1882. Był to szpital Świętej Barbary i wybudowany przez Towarzystwo Francusko-Włoskie kosztem 18 tysięcy rubli. Parę lat później powstał następny szpital, szpital Świętego Wincentego. Ten szpital liczył 40 łóżek wewnętrznych i chirurgicznych, było 600 chorych oraz dwie sale dla zakaźnie chorych. Ten szpital wybudowało Towarzystwo Huta Bankowa. W 1915 roku w Dąbrowie przy ulicy 3 Maja otwarto nowy publiczny szpital Świętej Anny. Szpital ten posiadał 40 łóżek, sale operacyjne, łazienki, wodociąg i oświetlenie elektryczne. Już był bardzo nowoczesnym szpitalem. Chciałbym przypomnieć, że szpital, który powstał w Sosnowcu, na początku XX wieku nie miał elektrycznego oświetlenia, miał telefonu, ale telefon już był. Miał jednego lekarza ogólnego, który był zarazem chirurgiem. Nie miał dyżurów nocnych. Ten szpital, no właściwie trudno nazwać dzisiaj szpitalem. Osoby posiadające świadectwo ubóstwa leczono w szpitalu Dąbrowskim bezpłatnie, czego nie można było powiedzieć o innych szpitalach, na przykład szpitalach przyzakładowych. Tam tylko mogli leczyć się ubezpieczeni. W czasie epidemii dróg brzusznego i plamistego podczas wojny szpital pełnił rolę szpitala zakaźnego. Wojskowy zarząd Towarzystwa Francusko-Włoskiego oddał do dyspozycji miasta baraki izolacyjne z wyposażeniem. A masowe szczepienia przeciw durowi i cholerze, które dziesiątkowały w tym czasie społeczeństwo, przeprowadzono w sierpniu i wrześniu 1915 roku oraz w maju i czerwcu 1916. Jest to bardzo ważna data i ważne spostrzeżenie, ponieważ o tym wiemy, że takie były działania prewencyjne. Po wojnie szpital zburzono i jak powiadano, to jest zresztą chyba wiarygodne w jakimś stopniu, celem uzyskania placu pod budowę domu do nauczycieli Szkoły Górniczej Sztygarka. W Dąbrowie w 1916 nadano prawa miejskie. Może o tym wiemy. Chciałbym parę słów powiedzieć o lekarzach. Dosłownie w telegraficznym skrócie, bo to jest ważne. My często zapominamy o tym, że na miejscu, na naszym terenie żyli i pracowali lekarze, którzy nie tylko byli oddani swojemu zawodowi, ale również w wielu przypadkach potrafili wznieść się na wyżyny pracy naukowej. I do takich lekarzy należał m.in. dr Fabian, Aleksander August Tomasz Fabian,
który napisał pracę o Pylicach. Ta praca o Pylicach przez wiele lat pozostawała jedną z pionierskich, nie tylko z pionierskich, ale najbardziej i dobrych misji udokumentowanych prac, które traktowały o tej chorobie, która dzisiaj dotyczyła górników. Dalszym takim kolejnym lekarzem, który zaznaczył swoje działanie nie tylko w medycynie, to był doktor Starkiewicz, Szymon Starkiewicz, znany nam wszystkim lekarz, który się urodził w Będzinie, gimnazjum ukończył w Kielcach, studia w Warszawie, zresztą studia ukończył z najwyższą pochwałą. Pracował m.in. wstępnie na naszym terenie w Siewierzu, a potem w Szpitalu Świętej Barbary od roku 1905, o czym poświęcił się pediatrii. Jego dziełem była górka mnóstwo zdrojów. Lekarz ze wszech miar godny pamięci, zresztą ta pamięć jest kultywowana, bo współczesny szpital w Dąbrowie również nosi jego imię, podobnie jak nosi jego imię górka w Mózgu Zdroju. Dwa słowa na temat Towarzystwa Lekarskiego, bo to jest istotne z punktu widzenia nie tylko dokumentacyjnego, historycznego. W 1907 roku powstał Sosnowiecki Oddział Towarzystwa Lekarskiego Częstochowskiego. Wówczas Towarzystwo Lekarskie w Częstochowie było chyba piątym towarzystwem naukowym powstałym na terenie byłej Polski. Czyli można powiedzieć, że to jedno z pierwszych towarzystw, które powstały na naszym terenie. Większość lekarzy na zebrania naukowe jeździła do Częstochowy. Na 50 kilku lekarzy, członków towarzystwa w Częstochowie, ponad połowa, 28 było z terenu Zagłębia Dąbrowskiego. I stąd powstała myśl, żeby Towarzystwo Lekarskie zostało w Sosnowcu. I stąd w 1907 roku powstał Sosnowiecki Oddział Towarzystwa Lekarskiego. To towarzystwo zaznaczyło się wieloma inicjatywami społecznymi, nie tylko na początku swojej działalności, ale w całym okresie międzywojennym, również i powojennym. Jeśli za dobro, chciałbym tak zakończyć takim stwierdzeniem. Jeśli za dobro narodu uznajemy istnienie niepodległego państwa, to w odrodzeniu Polski w roku 1918 poza wysiłkiem zbrojnym należy również uznać niemały udział patriotycznej inteligencji, a wśród niej także pracowników zaangażowanych zawodowo i społecznie w ochronie zdrowia, czyli lekarzy, felczerów, rzeszy pielęgniarek i pomocniczych służb. Należna pamięć przysługuje tym, którzy w codziennym trudzie dbali nie tylko o zdrowie społeczeństwa Zagłębia, ale również zachowywali i wzbogacali język i kulturę narodu. Dzięki naszym szlachetnym poprzednikom możemy się cieszyć dzisiaj świętem niepodległej Rzeczypospolitej i jej owocami. Dziękuję.